Film z serii... z kanału Era Wodnika. Stwórca nie wymaga uwielbienia. Najdrożsi ludzie są tak wyobcowani od siebie samych, że wydaje się, iż uważają Boga za szaleńca, za samolubnego tyrana. Dlaczego miałby on chcieć, aby ludzie padali przed nim na kolana? Przecież on nie jest sztukmistrzem, jakimś magikiem rozpaczliwie potrzebującym publiczności. Bóg nie jest narcyzem, który zawsze chce być w centrum uwagi. Ludzie zostali oszukani i sprano im mózgi, aby nimi kierować i manipulować. Bóg znajduje się w naszych wnętrzach. Naszą misją jest odnalezienie go w środku nas samych uwolnienie naszej wewnętrznej boskości. To świetny test, z którym się zetknęliśmy. Czy mamy odwagę i wiedzę, aby patrzeć na siebie, a nie na innych? Czy potrafimy znaleźć naszą boską iskrę? Pomyślcie o świecie, w którym żyjemy. Zwykły człowiek bije pokłony bogactwu i różnym znamienitościom chełpiącym się swoim przepychem. Kłania się władzy, politykom, pieniądzom liderów biznesu. To także rodzaj religii. Szatan pragnie czci. Jego kościół na tej ziemi to stary porządek świata. Ludzie przestaną bić pokłony szatanowi, kiedy zobaczą, że Stwórca nie chce, aby go czcili. Wszyscy, którzy żądają, aby ludzie kłaniali się w imię Boga, są manipulantami. Przestańcie żyć w cieniu innych. Kiedy uwolnicie swoją boską iskrę, to nigdy więcej nie będziecie zachwycać się inną. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i dzielą się tą pracą.